Na 15 minut pauzy, bo nogi mi wrosły w siedzenia. Idę coś porządnego zjem, jakiś taki porządny obiad. Jak myślicie, co to może być? Coś porządnego. Jakie to dobre. Odjadę jeszcze troszkę, bo zostało mi 50, nie, godzina i 4 minuty jeszcze jazdy na 4,5. Dlatego teraz wyciągam jak najdłużej, do 4,5, żeby później jak najmniej mi zostało, żeby już sobie przerwy nie robił. Przyznaję się bez bicia, jeszcze nie przejechałem tędy tą drogą, żebym się nie zatrzymał tutaj na jedzeniu. Ile razy jadę, zawsze tu zainwestuję tą dyszkę i jestem zadowolony. Możecie mnie oddać na odwyk, ale i tak się nie poddam tak łatwo. Kończymy tą zabawę, 533 km, 7,5 godziny jazdy. I zrobił się poniedziałek. Bardzo wcześnie rano, 5:40. Złapaliście mnie w drodze na załadunek. Mam godzinę prawie 12:50. Dzisiaj bardzo sprawnie się rozładowałem, bo już 9, chyba 10 czy 20 byłem rozładowany i mieliśmy jechać od razu do portu, bo miało być drugie kółko, ale wyniki prób tego jęczmienia były tak słabe, że po prostu poszedł ten jęczmień na paszówkę, no i nie będziemy mieli co wywieźć znowu na ten tydzień, także chwilę zajęło nam, aby jakąś tam robotę dorwać, a
18 km podlotu i dzień dobry. Pszenicę mamy ładować, a z tą pszenicą będziemy lecieć do portu. Także takie wieści. Patrzcie, S5 znowu ruszyli z budową. To już chyba trzecia czy czwarta firma, co tutaj zaczynała, nie kończyła. S5 miał na tym odcinku być gotowe chyba, z tego co pamiętam, na Euro 2012. Przypominam, mamy 2020 rok. 8 lat małego poślizgu, ale tu chyba, tu nie chcę błąd prowadzić, ale dwie firmy na pewno upadły, to włoska jakaś i chińska. I nie wiem, czy i trzecia tutaj nie miała wygranego przetargu i też przestali budować. A już teraz widać, że coś drgnęło, także jest szansa, że tu w ciągu 2-3 lat to w końcu skończą. To jest bardzo ważny odcinek między Bydgoszczą a autostradą Bursztynową. Poczekamy, pożyjemy, na pewno kiedyś skończą. Tyle ciekawostek drogowo-technicznych. Z tamtej przyczepy do wysypu wyciąga na górę i sypie mi. A drugi samochód będzie ładowarką usypany z garażu. Już tylko na polach kukurydza została. Po żniwach. Szybki załadunek. Waga przy tym. Także nie ma kombinacji, nie ma jeżdżenia, kombinowania, szukania, ważenia, dosypywania, odsypywania. Teraz Gdynia czeka. A co w Gdyni, to nigdy nie wiadomo, bo tam, jak już wiecie, panuje nie wiadomo co. Co fajnie na autostradzie, jednak będzie wjeżdżał tu. Dobry. Dzięki, miłego dnia. Już się zrobił wieczór. Próbę brali o 16 godzinie. Wyniki wyszły jakieś złe. Miałem nadzieję cicho, że dzisiaj się rozładuje, bo rozładunek do 10, a ja mam czas pracy do za 15, 10, no ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Do wtorku, coś czuję, poczekam. No i tak się stąd nigdzie nie wybierałem, no ale fajnie byłoby się zrzucić, a z rana załadować szybciutko i wracać w stronę domu. Co przyniesie 25 sierpnia, nie wiem. Czy uda mi się zrzucić pszenicę, czy uda mi się załadować śrutę, czy dojadę, czy rozładuję. Zobaczymy. Zobaczcie, jest mały sukces. O 10.29 przyszedł mi SMS, że akceptowano moją próbę, którą pobrali wczoraj o 16. Także już kroczkami się zbliżamy. Byłem w biurze, no i co się dowiedziałem? Że jestem 8 na liście do wyjazdu z tego parkingu. Także co? Czekam dalej. Teraz w kolejce do wyjazdu. I co, aktualizacja 13.04. Informacje, jakie uzyskałem. Czekają, aż statek wpłynie do portu. Na razie jest w redzie. Statek miał o 11 wpłynąć, ale nie wpłynął, bo jeszcze jeden nie wypłynął. Także takie ciekawostki. Zaczyna mnie to już denerwować powoli, bo tamten tydzień odstany, ten się tak samo odstoi. Kolejna dobra wiadomość. Statek wpłynie koło 15, a do tego pada deszcz. Czyli jak pada deszcz, nie będzie sypania na statek. Czyli co? No, wydłużę sobie tutaj chyba postój. Coś mi się zdaje. Co wy myślicie o tym transporcie? Czy to ma sens jakikolwiek? Czy to w ogóle jest opłacalne? Czy to ma jakieś, nie wiem, czy kierowcy to są normalni ludzie, że to znoszą? Co ja wam dzisiaj ciekawego mogę przekazać? Dalej czekam.
16:18, ale już wjechałem do portu. Wjechałem do portu, no ale większość ludzi ma zrzutkę na magazyn, czyli zrzuci, a ja mam na statek, a pada. Także nie wiem, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Korek do wagi, korek na przejazdach, wszędzie zaształowane, wszystko poblokowane. Na 150 stoję już w kolejce do wysypu, także coś drgnęło. Widok na stocznię fajny. Żurawie poustawiane. Tamto wcześniej, co pokazywałem, to stocznia marynarki wojennej. No i co? Rozładowałem się, jest 18:30 i przyjechałem na załadunek. A na załadunku kolejka, tak. Tak, 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 aż do tego budynku. Także tak to. Całkiem przyjemnie, 27 aut przede mną, tak trzeba liczyć od 5 do 10 minut każdy, czyli 3 godziny czekania. No i od 19 chyba do 19:30 jest pauza. Także liczę, 22:30 już stąd wyjadę, także półtorej godzinki bym sobie gdzieś podjechał. Na spokojnie do 12, żeby nocnych nie rywać i będzie pauza. Widzicie to co ja? 23:23. Niedługo osiągnę sukces. Jeszcze z 6-7 aut. I kto wie, może uda mi się załadować. Zmieniam swoje plany. Ale opowiem o nich za chwilę. Sukces portowy osiągnięty. Wyjeżdżam stąd. I mam nadzieję, że tu szybko nie wrócę. No ale zobaczymy, czy to będzie takie szybko, czy nie szybko. Jadę teraz, jeszcze z 2 godziny podjadę do MOPA i tyle na dziś. Trochę mi zje godzin nocnych, ale jutro i tak albo się rozładuję, albo nie, nie wiem co to będzie. No i co? Jeszcze na tyłki pozajmowałem. 3:28. No i mamy środę, cześć, w środę. Jak widzieliście, wczorajsza dniówka skończyła się dzisiaj nad ranem, stąd jest już prawie godzina 12, ja dopiero wstałem. Ogarniam się, coś tam zjem standardowo, jak każdy, kto chce żyć dalej. I będę jechał na rozładunek, stąd powinienem w 4,5 godziny dojść. Dlatego wczoraj tak chciałem podjechać, żeby na raz to zrobić. I później nie wiem, bo mamy jakiś piasek zabrać, tylko klient chce na piątek, a ja będę w czwartek, także muszę zadzwonić do niego, jak nie to zabiorę do innego klienta. Zobaczymy w ogóle, no na pewno się nie wyrobię załadować dzisiaj tym piachem, bo kopalnia do 18, a ja do 18 to będę dopiero na rozładunku. Pogoda taka o, wydawałoby się przez okno, że zimno, ale jest dosyć przyjemnie, fajnie, no ale słońca nie ma. Nie wiem, czy będzie coś słychać, bo trochę wieje teraz. Wyrobiłem się tak z 20 minut przed czasem, mam jeszcze 20 minut pauzy. I tak myślę sobie o tym wczorajszym dniu i tym, co się dzieje w tym porcie. Przypomina mi to trochę i wam też powinno przypominać tą sytuację, jak zaczynałem nagrywać dla was. Tam też te pierwsze starty były takie ze zbożem, że chyba 29 godzin odstałem i 26. Także jakoś tak co jakiś czas falowo to wychodzi, że no nie trzeba odstać w tym porcie, coś tam się z tego i tamtego. Nie wiem, z czego to wynika, no ale takie szczęście. Wczoraj to już miałem dosyć i nerwowo zrobiło się i tak dosyć nieprzyjemnie. Jeszcze zaczęły się tam roszady, bo zaczęli ładować węgiel. I co, oczywiście jak samochody trzeba było przestawić, to już te cwaniaczki z końca były na początku. Także za to potępiam. Tych gamoni i tyle. Dziś bez dopalacza nie obędzie się. Po tej zerwanej nocy trzeba się wspomagać. Zostało mi 3-4 minuty pauzy. I
będę jechał. Ja bym się dzisiaj rozładował. Muszę się wyrobić w 10 godzinach pracy, czyli jazda plus praca. No to dam radę spokojnie, bo mam 4,5 godziny podjazdu. W nocy z 3,5 miałem max. To jest 8 godzin. Jeżeli godziny zostanie, takie rezerwowe, może podjadę na załadunek. Może ktoś TRR chce? Dobra. Woda mi się kończy, muszę gdzieś zajechać kupić. Dobra, biorę się za robotę. A wy podziwiajcie te wyczyny z tego tygodnia. Jestem na miejscu, pogoda jak widzicie, pada deszcz, czyli to oznacza, że czekamy w przystanie. No ale nic, w tym tygodniu mnie nie zdziwi. Mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie wyczerpię ten limit szczęścia i będę miał takiego pecha, że wszędzie będzie sprawnie szło i ogólnie. Więc co mi pozostaje? Montaż, będę coś montował dla was. Biorę się za robotę, trzeba rozładować, to przestało padać w końcu, a mam jeszcze czasu sporo, także rozładuję się. 19:41, start. Zaczynamy sypanie, zobaczymy ile, ustawiam 2 godziny. Godzina za nami, jeszcze godzina na pewno. 21:41, czyli 2 godziny. No niecałe, bo tam już kawałek ujechałem. Rozładunek trwał. Jadę teraz już na kopalnię, czy do kopalni. Rano się załaduję. Mam jeszcze sporo czasu, bo przeliczyłem, to mi zostało 1,5 godziny na dzisiejszą dyniówkę, także spokojnie sobie dojadę, bo stąd to będzie chyba z 50 km, może z 52-3. Także godzinkę zleci i dojadę na 22:30, myślę. O, do 7:30 się prześpię na spokojnie i będzie. Dniówka zakończona. Nie mam co tu pokazywać, po ciemku nic nie będzie widać. Samochód jest cały ukurzony w śrucie, bo wiało w stronę kabiny i przyczepy. Z rana zobaczycie, jak będę sprzątał. Także ja będę jechał, a wy to oglądajcie koniecznie. No i komentujcie, bo tam w ogóle nie ma komentarzy, zero życia pod spodem, pod filmem. Cześć, czwartek. Pogoda dzisiaj od rana daje wodę. Zobaczcie, jaki kurs po tej śrucie na samochodzie. Na belce, na zderzaku. Także tak. Znowu chwilę grozy przeżyłem. Widzicie, jaka pogoda jest, a ja sypię na budowie. Ale nie dało się podjechać tam dalej. Z brzegu im wysypałem i nie ryzykuję dalej, bo zostałbym tam. Dobra, udało się, jedziemy.
Oho. Jednak poszedł. Dobra. To chyba będzie tyle w tym tygodniu. Bo mamy już 13. Czwartek. Jedyne co mnie może spotkać, to jeszcze jutro załadunek. No i tyle chyba. Cześć, w niedzielę 6 września. Pogoda nas nie rozpieszcza. Dlatego dzisiaj w ramach poprawienia wam humoru, tak jak wam obiecałem i tak jak jest w opisie filmu, dzisiaj następuje rozstrzygnięcie konkursu. A rozstrzygnięcie konkursu wygląda następująco. I ja już wszystko wiem, są to konkretne osoby. Także wrzucę w komentarzu pod tym filmem te 3 propozycje i musicie tam teraz oddawać głosy na dane hasła, które hasło wam się najbardziej podoba, które zbierze najwięcej głosów, wygra konkurs. Także zapraszam do kolejnej części konkursu. Do zobaczyska na trasie.